3, 2, 1. Pora na inspiracje inspirowanki. Klimat świąteczny, ale nie będziemy jeszcze mówić o świętach. Będziemy podsumowywać listopad. I listopad to jest trzeci miesiąc w tym różowym planerze. Cały planer będziemy sobie kiedyś tam indziej oglądać, a teraz czas na listopad. I tak, zazwyczaj listopad jest taki ponury. Ponury, ciemny, wiadomo, wcześniej zapada zmierzch. Jest w ogóle tak, wiecie, kończy się ta złota polska jesień, liście opadają, zostają gołe gałęzie, nie ma jeszcze tych pięknych grudniowych światełek. Jest po prostu paskudnie. Ale w tym roku, po pierwsze, listopad mi się jakoś nie ciągnął tak jakoś nadzwyczajnie, przeminął bardzo szybko, a poza tym po raz pierwszy nie był taki ponury i szary, był kolorowy. Może to też po części dlatego, że zamiast skupiać się na takim motywie typowo listopadowym w planerze, to wymyśliłam sobie, że będzie właśnie taki radosny, kolorowy, no i w stylu japońskim. I to są te naklejki, takie nieoczywiste, listopadowe w japońskim stylu, które oczywiście są dość uniwersalne. Można ich używać do planowania dosłownie każdego miesiąca. Znajdziecie je oczywiście w sklepie Bullet Dragon. No a ja już przechodzę do pokazywania. Tutaj mamy stronę tytułową listopada. Tutaj mamy listopadowe priorytety. Tu jest taki ogólny widok miesiąca i takie ogólne, króciutkie plany. Rzeczy do zrobienia w przyszłym miesiącu. Zadania na listopad. W zasadzie tylko jednego nie zrealizowałam, czyli tego codziennego pisania. Może przyjdzie na to pora w przyszłym roku, może to nie był dobry czas. Jakoś nie żałuję. No i tak jakoś te zadania zmieściły mi się tylko na tutaj tej jednej liście. Nie robiłam żadnych dodatkowych. Te tabelki wykorzystałam sobie na zaznaczenie kolorowymi naklejkami w odpowiednich dniach tych właśnie przypisanych tutaj zadań terminowo. Więc zrobiła mi się taka kolorowa. Tutaj mamy listopadowe statystyki. Tutaj mamy przeczytane książki, niestety w tym miesiącu tylko 5, więc jak na mnie to jest bardzo mało. Ale za to filmu nie obejrzałam tym razem żadnego, kompletnie nie mieliśmy na to czasu. Co jakiś czas tylko zerkaliśmy na przyjaciół, ale też jak widać na tym trackerze miesięcznym też nie było to codziennie. Kolejna rzecz w listopadzie, czyli te magiczne momenty, czyli najpiękniejsze chwile każdego dnia. Tutaj mamy trackery, rzeczy, które robiłam. Nie są to rzeczy do robienia codziennego. Niektóre, tak jak na przykład newsletter, są zaplanowane tylko kilka razy w miesiącu. Tu mam rozpiskę do klubu Pani Swojego Czasu. Tutaj rzeczy rozwojowe. I rozpiska, planowanie treści na bloga i na media społecznościowe. I oczywiście wszystko zrealizowane. Od stycznia troszeczkę, w grudzień jeszcze ma taką samą rozpiskę, od stycznia troszeczkę zmodyfikuję. Tutaj takie różności, czyli jakieś pomysły, notatki, co kupić, książki, które chcę sobie pobrać na Legimi. I pierwsza tygodniówka, bardzo, bardzo japońska. Rozkład ten ogólny tygodniowy. Zadania do zrealizowania, książki, które czytam i rzeczy do zrobienia w następnym tygodniu. I kolejne dniówki. Wszystko jest właśnie japońsko-turkusowo-różowo-bordowo-granatowe? Chyba tak. No i tutaj mamy dniówkę.
poniedziałek, wtorek, tutaj ktoś, wrzuciłam to zdjęcie, już nie pamiętam, matko, kto mi to napisał, że ja to nawet dentystę, taką straszną rzecz, jak pójść do dentysty, umiem ładnie zaplanować. No, no, trzeba sobie jakoś umileć życie. A poza tym nasza dentystka jest taka kochana, że to nie jest straszna rzecz. Następny dzień. No, tutaj tym razem rachunek z apteki przystępny, prawie 250 zł. Nie to co październik, 605. Tak, żartować trzeba, bo inaczej to by się można było wykończyć. Następny dzień, czyli czwartek. Dwie przeczytane książki. Znaczy, to nie znaczy, że je przeczytałam w czwartek. Skończyłam je czytać po prostu w ten dzień. Piątek. A w piątek się wybraliśmy na fajną wycieczkę. Marcin sobie zrobił wolne i pojechaliśmy w różne ciekawe miejsca, czyli do moich ulubionych sklepów Teddy i Action w Dzierżoniowie, w Świdnicy i w Wałbrzychu i potem do galerii na nasz pyszny, ulubiony makaron. I tutaj są zdjęcia z tej wycieczki. Sobota. I niedziela. I podsumowanie tygodnia w zdjęciach, czyli takie najważniejsze rzeczy z całego tygodnia. I kolejny tydzień, tym razem nagłówki tutaj tych dni z takim japońskim kwiatem wiśni, zadania tygodniowe, czytanie i rzeczy do zrobienia w przyszłym tygodniu. Jeszcze rzut oka na całość. I kolejne dniówki. Poniedziałek. Wtorek. Przyszedł mini planer, ten z serii Glamour, bardzo fajny. I przyszedł do mnie cudowny prezent od Basi. Środa. Wyszyłam taką śliczną lamę. Właśnie dostałam ją w prezencie od Basi. To nie jest wklejony haft, to jest wklejone zdjęcie haftu. Webinar. Czwartek. Piątek. W piątek wkleiłam zdjęcie czwartkowe, bo się w czwartek nie mieściło ze spotkania z Moniką. Czwartkowego spotkania. Sobota. Kolejna wycieczka, tym razem do Słupca. I niedziela. I pyszna sałatka. To Wam tutaj zrobię zbliżenie na przepis. Ryż. To jest taka specjalna, od razu się kupuje w paczce, mieszankę dzikiego i nieważne, macie napisane. Nie umiem tego wymówić. No, w każdym razie kupuje się specjalną właśnie mieszankę tego ryżu, paluszki surimi się kroi, kukurydzę z puszki, sól i pieprz, majonez. Jest najpyszniejsza rzecz na świecie. Także polecam. Szybka do zrobienia i przepyszna. No i oczywiście podsumowanie tygodnia w zdjęciach. Czyli najważniejsze rzeczy z całego tygodnia. I kolejny tydzień, tym razem japońskie wachlarze w tygodniówce. Zadania. No, łabostrość. To, co czytam. Plany na przyszły tydzień i znowu dniówki zaczynamy. Mamy poniedziałek. Też fajny webinar. Wtorek. Środa. Też webinar. Taki dla mnie bardzo tematycznie, bo ja mam tyle pomysłów naraz i też się nie potrafię skupić na jednej rzeczy. Ale już się dowiedziałam z innego webinaru od Natalii z Live Geek, że coś takiego, znaczy
takie właśnie postępowanie cechuje multipotencjalistów, więc jestem multipotencjalistką, więc to nie jest źle. Dobra, czwartek. Oczywiście spotkanie z Moniką. Prawdziwe jesieniary z nas tym razem. Piątek. Tak, to jest ostatnio od właśnie chyba połowy listopada ulubione miejsce do spania naszej skrapki. Jak tylko na moment odejdę od laptopa, podejrzewam, że właśnie teraz, gdy nagrywam ten film w innym pokoju, to skrapka już zajęła swoją strategiczną pozycję na klawiaturze. Jest wszystko wyłączone, udaje jej się włączyć jakiś tam tryb samolotowy, przekręcić widok na monitorze, po prostu wszystko, wszystko, co tylko jest możliwe, uwielbia tam spać, jak tylko na moment odejdę od laptopa. Także ciekawa jestem, co mnie czeka, gdy wrócę. Sobota. Kolejna wycieczka do Słupca. Była piękna pogoda. Słoneczko i w ogóle ciepło. A tutaj chrupek zajmuje się planowaniem. Zaplanowanie snu to bardzo ważna rzecz. Niedziela. Chwila w pracowni. A Marcin ścina wierzbę. No i podsumowanie tygodnia w zdjęciach. Skrapka też uwielbia planowanie. A tutaj chrupek i budyń na stole w kuchni. Bardzo ładnie się prezentują. No. Teraz tydzień, kolejny tydzień, zaraz tak. Kolejny tydzień, też tutaj w nagłówkach taki piękny kwiat wiśni. Zadania tygodniowe do zrobienia. Książki. Tydzień przyszły. No i zaczynamy. Zaczynamy pokazywanie. Poniedziałek. Dwa świetne webinary, to znaczy w tej samej godzinie, więc jeden obejrzałam na bieżąco, a drugiego powtórkę. To jest dalsza część zadań. Tutaj tak to zakryję. Środa. Czwartek. Piątek. A, moje urodziny. Tak, to były moje urodziny. 46, jakby ktoś pytał. Sobota. To był dzień pod znakiem pracy w pracowni i gotowania. Na śniadanie była szakszuka zrobiona przez Marcina z pomocą mamy. I ja kroiłam paprykę. A na obiad ramen wykonany przez mamę z pomocą Marcina. I ja kroiłam warzywa. Ale było przepyszne. Jedno i drugie było przepyszne. Niedziela wyjazdowo. Byliśmy w Świdnicy i we Wrocławiu, a poza tym niedziela, dobra, nie pokazuję ich, bo będą krzyczeć. Poza tym niedziela to był pierwszy dzień grudnia i to był czas, kiedy piliśmy pierwszą kawę z kalendarza kawowego, adwentowego. Była cynamonowa i była przepyszna. I tutaj jest sobota właśnie wyjazdowa. O, to jest nowa filiżanka, już ją pewnie widzieliście, bo pokazywałam na Facebooku. Zdjęcie od Eli, przywieźliśmy ją ze Świdnicy, a tutaj prezenty od cioci Ali z Wrocławia i pyszne gołąbki i po drodze sfotografowaliśmy krzyż w Niemczy. To jest ta kawa właśnie cynamonowa, pita w niedzielę. O, to jest picie tej kawy w takich maciopeńkich kubeczkach. No i skrapka tradycyjnie. A nie, tutaj nie była na laptopie. Tutaj się usadziła na wydruku, znaczy no, na wydruku wycinanych aktualnie naklejek koło plotera, bo tak chciała. Tak. No. Tu jest podsumowanie najważniejszych rzeczy z całego tygodnia. Tutaj też pokażę. To jest pyza, ale obok jest taka piękna, piękna filiżanka, zresztą też od Elis Ruska. Jest cudowna. Spotkanie z Moniką, książka od Marcina na urodziny. To jest szakszuka, ramen, kawa u cioci. I picie kawy adwentowej.
A tutaj zrobiłam sobie jeszcze podsumowanie na koniec listopada, czyli najważniejsze, najważniejsze wydarzenia w zdjęciach. To są zaznaczone dni, którego listopada, co się odbywało. I kolejna porcja. 18 zdjęć najważniejszych, prezentujących mój listopad. No i to by było na tyle. Tak wygląda listopad, a niedługo będę pewnie nagrywać przegląd tego różowego planera. Tu się mieszczą 3 miesiące, cała jesień, wrzesień, październik i listopad. No ale Wy go zobaczycie pewnie już w przyszłym roku, bo jeszcze przed Wami chyba 2 albo 3 przeglądy innych planerów. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia. Pa, pa.